dewaktory. No, proszę powiedzieć, skąd pan się wziął tutaj na tych powidlakach, na tej uroczystości? No do Krzeszowa przyjechaliśmy jako przedstawiciele Bractwa Miłośników Ziemi Lanowskiej pod wezwaniem Świętej Barbary. I mamy tutaj ważne stoisko z tradycyjnymi wyrobami pisackimi. Chlebem pisackim oraz chłopaczkami. Ma jakąś starą recepturę? Bardzo starą, tak? Bardzo oczywiście. To jest tam do już pokrajanych kanapkach, to jest to samo? Tak, tak. Tylko to jest ze smalcem z grzybami. Ale można spróbować się samego. On ma to do siebie, że ma ze sobą wsparcie. I właśnie w tym dniu dzisiejszym dostaliśmy nominację do Perły, czyli wyjeżdżamy, byłem w Łańcucie i wyjeżdżamy do Poznania, na Polagrę, jako przedstawiciel województwa podkarpackiego. Na uroczystość powidlaków przyjechał pan w takim eleganckim stroju. Proszę powiedzieć mi, co to za strój? Kogo pan prezentuje? Jest to strój narodowy polski. Reprezentuje Bractwo Miłośników Ziemi Lanowskiej pod wezwaniem Świętej Barbary w Ulanowie. Jest to również strój mieszczan ulanowskich, którzy kiedyś przed wiekami właśnie w takich strojach bywali. Otworzyliśmy ich bardzo starannie. W 1991 roku jako główny cel swojego działania obrało traktowanie pisackiej tradycji polskiej, w tym szczególnie pisackiej tradycji Ulanowa. Już w 1993 roku popłynęliśmy na pierwszy PiS z Sanem i Wisłą do Gdańska. Gdzie pana takie odorne? No, 26 dni. Od tamtego czasu popłynęliśmy, braliśmy udział w 23 PiS-ach w całym i różnymi rzekami Polski i zrobiliśmy 9000 km na trasie. Ilu was jest w towarzystwie? W stowarzyszeniu bierze udział około 100 osób, przy czym pisaków jest ochrzczonych, czyli nominowanych około 30. Nazywam się Mieczysław Abęcki, jestem retmanem z Ulanowa, czyli odpowiednikiem kapitana na okręcie. Każda tratwa ma swojego retmana, który prowadzi tą tratwę. Ilu macie członków towarzystwa? W stowarzyszeniu bierze udział, jest około 100 członków, przy czym pisaków jest około 30. I to wszystko pochodzi z Ulanowa, czy z okolic też? Głównie z Ulanowa. A z Polski też? Z Polski też, ale głównie z Ulanowa.